Dziwny mecz. Dwa zespoły, które znane są z wielkiej ilości trójek, ale dzisiaj najciekawsze działo się pod koszem. Spytam się, dowiedzmy się, co o tym myśli najlepszy zawodnik zespołu z Ostrowa, Chris Smith. Strange game. Two very good known teams, like a best shooters, but today very important thing was under the basket. It was a game plan or good adaptation for the situation? What is your opinion? We're just adapting to the situation. I feel like, you know, they were prepared for us for our threes, so we just had to, in the mid-game, just adjust and do what we had to do. Chris Smith powiedział króciutko, rzeczywiście to była adaptacja do nowej sytuacji. Wiedzieli oczywiście legioniści, jak trudnym do zatrzymania są zespołem, jeśli chodzi o trójki, a więc wykorzystali to, co dała dzisiaj obrona. A lot of tactics, a lot of adaptation, using strength. What, in your opinion, was most important thing today? Just us rebounding and matching their tactics on offense. They have a lot of Lithuania offense, so just making sure we're in the right spot so they can't attack us. So just tactics on offense and then us rebounding, I feel like, was the key. Zapytałem Chrisa, co dzisiaj było najważniejsze w jego opinii, bo widzieliśmy dzisiaj wiele taktyki, wiele też właśnie takich match-upów, obrony przeróżnych. No powiedział, że dzisiaj najważniejsza była zbiórka, wygrana zbiórka, również te zbiórki w ataku i świetne przygotowanie właśnie do tych match-upów, do tych różnych obron. Last question, Chris, tell me, who teach you play back to the basket? Because you did a great job, not only today. Just something I picked up along the way. I think it was a lot from my dad and my brothers, but just it's just getting on there and trying to make something happen. Letting to it. Spytałem Chrisa, kto uczył go takiej gry tyłem do kosza, bo przecież świetnie wykorzystuje swój potencjał. Odpowiedział, że tak, rzeczywiście, to ciekawe. Jego tata i jego brat byli pierwszymi nauczycielami, a on teraz świetnie z tego korzysta. Thank you very much. Dziękujemy bardzo, Chris Smith.